Jesteśmy w Katowicach, ale przede wszystkim jesteśmy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, więc nie tylko Śląsk, ale też Zagłębie. Jako Stowarzyszenie 41 Gmin podjęliśmy takie zobowiązanie, żeby koordynować pewne działania właśnie w obszarze retencji, w obszarze zapobiegania suszy, w obszarze tak naprawdę mitygowania skutków zmian klimatu. Dzięki zaproszeniu Metropolii można tutaj w tym miejscu, w Katowicach, zacząć działać wspólnie w gronie dużych miast, które mają bardzo podobne problemy. To niezwykle cenna inicjatywa, dlatego z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Są tu poruszane bardzo ważne tematy. Myślę, że dla mnie jako nadal studentki pomaga mi się na pewno bardzo rozwinąć. Myślę, że jest to ważne dla ludzi, którzy tak jak ja dopiero zaczynają swoją karierę, ale zarówno dla osób, które już są w branży, żeby móc ją też rozwijać i wprowadzać nowe możliwości, nowe rozwiązania. I would like to thank you for the invitation to your conference, which represents a great opportunity to discuss highly relevant topics of stormwater management. Na tegorocznym Stormwater debatę prowadziliśmy od teraźniejszości ku przyszłości. Także tych tematów poruszonych było bardzo, bardzo wiele. Bardzo ciekawe było też spojrzenie, które wybiegało dalej w przyszłość, czyli myślenie o jakości wód opadowych. To jest też temat nowy, wchodzący i takie zadanie dla nas, żeby w przyszłym roku na Stormwater także ten temat podjąć. Przez ostatnie 5 lat zrobiliśmy bardzo dużo. Uczyniliśmy projektowanie i eksploatację deszczówki w Polsce praktycznie cyfrową. Dzisiaj przyjeżdżają do nas wykładowcy, którzy mówią o eksploatacji systemów odwodnienia na Litwie. Zapraszamy inne kraje, liczymy na szerszą współpracę i być może na to, że dziś jesteśmy liderami, ale za chwilę ktoś inny nas zastąpi i my będziemy mogli korzystać z jego energii, żebyśmy się dalej mogli rozwijać. To była bardzo wyjątkowa edycja, ponieważ do ostatniej chwili organizowaliśmy ją, mając przed sobą wiele znaków zapytania. Z drugiej strony to, co dodawało nam otuchy i w pewnym momencie nawet motywowało do cięższej i bardziej aktywnej pracy, to poparcie wszystkich patronów, partnerów, sponsorów. Jeżeli chodzi o tą rzeczywistość pandemiczną, to ja myślę, że bardzo fajnie wyszła ta formuła hybrydowa konferencji. Każdy mógł wziąć tym razem udział w konferencji. Fajną rzeczą jest to, że można je obserwować na ekranie komputera, czyli niekoniecznie trzeba być na sali, ale możemy sobie tutaj siedzieć na stoisku i że tak powiem, na bieżąco obserwować, co się dzieje na sali. Cały świat przyrody może się odnawiać tylko w pewnym tempie i my zużywamy w tej chwili prawie 2 razy tyle tego świata przyrody, niż może się odnowić. Niszczymy go coraz bardziej, podstawy naszego życia i nie wliczamy tego w ogóle w żadne koszty. To jest ten moment, kiedy musimy podjąć decyzję. Albo zmieniamy nasze życie, zmieniamy nasze miasta i staramy się wrócić do natury, albo jesteśmy skazani na wyginięcie jak dinozaur. Jak w takim trójkącie, który pokazałem, woda to społeczeństwo i gospodarka, ona ma łączyć, a nie powodować problemów. Także jest nadzieja, że ten sposób myślenia, zrównoważony rozwój związany z wodą, możemy to zrobić i robimy. Właśnie w tych obszarach środowiskowych, związanych z jakością powietrza, związanych z zapobieganiem suszy, związanych z efektywnością energetyczną, tak naprawdę wyzwań jest tyle i tyle jeszcze jest do zrobienia, że chyba nie musimy się martwić o pracę i o nasze wyzwania.